Zgromadzimy się dzisiaj wobec Pana Boga, rozpoczynając ten nowy sezon polowań, aby nam błogosławił święty patron nasz Hubert. Jak mówi historia jego życia, po spotkaniu się z Bożym wysłannikiem, za takiego Bożego wysłannika, możemy chyba uważać tego jelenia, który ukazał się świętemu Hubertowi z krzyżem na pomiędzy wieńcem, pomiędzy tykami wieńca. I dlatego też święty Hubert zmienił swoje życie, zmienił swoje postępowanie w tym życiu. Święty Hubert stał się innym człowiekiem, bo spotkał na swojej drodze życiowej Pana Boga. Został biskupem, został świętym i dzisiaj jest dla nas patronem, dla myśliwych jest patronem i dla myśliwych jest wzorem do naśladowania, wzorem do zmiany może swojego życia, do zmiany swojego postępowania. Pokazuje nam swoim życiem. W naszym życiu. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Za pośrednictwem świętego Huberta, zanosząc dzisiaj modlitwy do Pana Boga, prośmy Boga słowami pieśni. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.